dobry. Dzień dobry, nazywamy się Make Life Harder. A to jest Make Poland Great Again. Zanim przejdziemy do sedna, wiadomości ze świata sportu. Piłkarze mistrza Polski Legii Warszawa zebrali po płaskim na twarz od swoich własnych kibiców na swoim własnym stadionie. Dla jednych szok i niedowierzanie, dla innych no ciekawa technika motywacji. Podobno Real Madryt regularnie przed wejściem na murawę zbiera bęcki od własnych kibiców i proszę, wyniki mówią same za siebie. Legia dziękuję za wsparcie kibiców i prosi o więcej. A z innego świata literacki Nobel powędrował do Kazuo Ishiguro. Do tej pory na pytanie, czy kojarzysz Kazuo Ishiguro, odpowiedź brzmiała: tak, jadłem wczoraj. Bardzo dobre, troszkę zasłone, ale bardzo smaczne. No to od dziś prawidłowa odpowiedź brzmi: wiesz co, jeszcze wprawdzie nie czytałem, ale mam w domu tę pierwszą książkę, tak mi się wydaje przynajmniej. Także no w każdym razie zasłużone. No, gratulujemy. Na pewno zasłużone. Ja na pewno. Parę dni temu miało miejsce to tragiczne wydarzenie. Stanął na piętrze hotelu i z karabinu maszynowego strzelał do ludzi bawiących się na koncercie w Las Vegas. Wybuchła panika, napastnik popełnił samobójstwo, zanim dotarła do niego policja. Zabił co najmniej 58 osób, a 515 ranił. I jak zawsze po tego typu tragediach w Stanach odżyła dyskusja o dostępie do broni. Mogliście nie zauważyć, ale od kilku dni ten temat pojawia się również w Polsce. 27 września trafiła do Sejmu nowelizacja ustawy o broni i amunicji autorstwa posłów Kukiz15. Autorzy nowelizacji twierdzą, że celem zmian nie jest liberalizacja dostępu do broni, tylko normalizacja, takie ładne słowo, istniejącego prawa, czyli po prostu zrobienie porządku w przepisach. Aha, i oczywiście to. Tu chodzi o przywrócenie godności narodu. Dlatego w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zabrać Was na pasjonującą podróż po meandrach polityki dostępu do broni, czyli od oszczepu do M16. A że nie ma poważnej rozmowy o broni bez Jerzego Dziewulskiego, zaprosiliśmy Pana Jurka dzisiaj do programu. Panie Jurku, zapraszamy! O, jest i Pan Jureczek. Dzień dobry. Pan Dzień Jureczek dobry. Ostatecznie Panie nie Jurku. Dotarł, ale będzie z nami duchem. Jak sytuacja z dostępem do broni w Polsce wygląda teraz? Otóż, żeby w ogóle zacząć starać się o broń, musisz tak, mieć 21 lat, być zameldowany w Polsce, nie możesz być karany, musisz zdać egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, przejść testy lekarskie, testy psychologiczne oraz oczywiście podać przyczynę i uzasadnić, dlaczego potrzebujesz broni. Przy czym od razu możemy powiedzieć, że argument typu: ja naprawdę już nie mam siły do ludzi. Gdzie nie pójdę, są ludzie. W sklepie są ludzie, biegają maratony, masa krytyczna, rowerzyści, kolejki. Ja po prostu czuję, że jestem bezsilny wobec tego wszystkiego. No to taki czuję, argument, że... to taki argument właśnie nie działa. Nie działa, także informacja dla Państwa. I to wszystko, to i tak jest ta łatwiejsza część, bo najtrudniej przekonać komendanta policji, bo to on na podstawie tego, czy się dobrze zachowujesz, nie rzucasz kipami w staruszki, Rafał. I nie słuchasz za dużo Leroya, Rafał. Ostatecznie podejmuje decyzję, czy masz prawo posiadać broń. I aktualnie w rękach cywilnej ludności w Polsce jest 424 tysiące sztuk broni. I to sprawia, że obok Litwy i Rumunii Polska jest najbardziej rozbrojonym krajem Unii Europejskiej. Średnio na 100 osób przypada zaledwie 1,3 sztuki broni. Chociaż ta statystyka, powiedzmy, nie obejmuje najskuteczniejszej broni spośród wszystkich. Zapytaj mnie jakiej. Jakiej? Uśmiechu. Po co ci broń, skoro możesz w kaburze nosić urok osobisty? Już? Mhm. Twojego entuzjazmu nie podzielają najwidoczniej autorzy nowelizacji, którzy postanowili zmienić obowiązujące prawo. Co proponuje projekt? Przede wszystkim zlikwidowanie uznaniowej roli policji, czyli tego komendanta, o którym powiedzieliśmy. Posłowie Kukiz15 chcą, aby pozwolenia na broń były wydawane przez starostę powiatowego. To wcale nie jest taki śmieszny fragment, ale dziękuję. Doceniamy. A potem nam mówią, że śmiech z puszki. To się dzieje naprawdę. Starczy. Posłowie Kukiz15 chcą, aby... Dziękujemy, to było Make Poland Great Again. Do zobaczenia. Bumper jeszcze raz.
Co proponuje projekt? Przede wszystkim zlikwidowanie uznaniowej roli policji, czyli tego komendanta, o którym powiedzieliśmy. Posłowie Kukiz 15 chcą, aby pozwolenie na broń było wydawane przez starostę powiatowego albo prezydenta miasta, tak jak wydawane jest na przykład prawo jazdy. Czyli masz 18 lat, zdałeś egzamin, nie jesteś niewidomy, dostajesz prawo jazdy i nikt cię nie pyta, po co ci właściwie prawo jazdy i czemu nie możesz jeździć rowerem. Ale to nie wszystko. Pojawiła się też propozycja, aby zlikwidować obowiązkowe badania psychologiczne. Zastąpi je lista zaburzeń, których nie możesz mieć, jeśli chcesz mieć broń. Jest to dosyć kontrowersyjna propozycja, nawet dla części zwolenników liberalizacji dostępu do broni, chociaż i tutaj znaleźć można entuzjastów takiego pomysłu. Nie rozumiem tych wyłączeń. A czy osoba chora psychicznie nie ma prawa bronić swojego życia? Czy on jest gorszym obywatelem? Skoro siekierę może kupić i się zastawić w momencie, kiedy ktoś go atakuje, to dlaczego żółte papiery mają mu uniemożliwić dostęp do broni? Klasyczny Wojtek. Ale nowelizacja nowelizacją to jest tylko projekt, który jeszcze będzie poprawiany w komisji, głosowany w Sejmie i jest szansa, że nigdy nie wejdzie w życie. Dlatego porozmawiajmy o czymś ciekawszym, czyli o dostępie do broni w ogóle, a właściwie o głupich argumentach, jakie w tej dyskusji zwykle padają. Argument za liberalizacją dostępu do broni numer jeden. Gdyby dostęp do broni był bardziej powszechny, jestem przekonany, zresztą mam też doświadczenia świata mówią o tym, że tam, gdzie jest bardziej liberalny dostęp do broni, spada przestępczość z użyciem broni. To jest takie może dziwne, ale tak to po prostu działa. Naprawdę, to jest takie może dziwne, ale tak to faktycznie działa. Są państwa, w których jest liberalny dostęp do broni. Broni jest bardzo dużo i praktycznie w ogóle nie ma morderstw z jej użyciem. Na przykład Islandia, średnio 30 sztuk broni na 100 osób i w 2010 zero morderstw z użyciem broni. Luksemburg, średnio 15 sztuk broni na 100 obywateli i w 2010 zero morderstw z użyciem broni. Andora, prawdopodobnie bardzo, bardzo, bardzo dużo broni, ponieważ prawo nakazuje w Andorze trzymać broni w każdym domu. W 2010 zero. Zero morderstw z użyciem broni. Tylko co łączy ze sobą te państwa? Są małe, bardzo bogate i w gruncie rzeczy bardziej niż kraje przypominają po prostu ekskluzywne hotele. Nie bez powodu flaga Andory to leżak nad basenem, a godło Luksemburga to bransoletka ze Swarowskiego. Bo o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, to o tym, że w tych państwach nie tyle nawet nie ma morderstw z użyciem broni, co praktycznie nie ma morderstw w ogóle. W całym 2010 roku w tych trzech krajach łączna liczba zabójstw wynosiła 12. 12. To rok temu w samym Pomorskiem zamordowano dwa razy więcej osób. Ale zobaczmy, jak to wygląda w państwach, które nie są praliną Ferrero Rocher. Na Słowacji 8 razy więcej broni na 100 osób niż w Polsce i ponad 6 razy więcej zabójstw z jej użyciem. Słowenia, więcej broni, więcej zabójstw. Nawet w Szwajcarii, nawet tej mitycznej Szwajcarii, gdzie dostęp do pukawek jest powszechny i na 100 mieszkańców przypada aż 45 gnatów. Wskaźnik morderstw z użyciem broni, wciąż jest niewysoki, a i tak 5 razy wyższy niż w Polsce. A przypomnijmy, że mówimy o Szwajcarii, czyli Toblerone wśród państw Europy. Ale to dla posła Kukiz 15, Jerzego Kozowskiego, nie jest argument, bo jak twierdzi... I Polacy chyba jako naród nie różni się za bardzo od Czechów. Też nie różni się za bardzo od Szwajcarów. Polacy nie różnią się od Szwajcarów? Serio? Pomijmy już fakt, że przeciętny Szwajcar składa się z czekolady i złota, podczas gdy ty, nie wiem czy wiesz, ale głównie składasz się z rozczarowania i wody po kartoflach. A ty z kotletów? Przypomnijmy, że to jest ten kraj, którego mieszkańcy w 2016 odrzucili w referendum pomysł płacy podstawowej, czyli takiego 500+ dla każdego obywatela, z tym, że to 500+ miało wynosić jakieś 10 tysięcy złotych miesięcznie. I Szwajcarzy powiedzieli, nie, dzięki, w sumie to nie jest nam w ogóle potrzebne, damy radę. Więc jeśli nie różnimy się od Szwajcarów, to od kogo się różnimy? Ale wróćmy do sedna. To, o czym mówimy, można sprowadzić do jednego wniosku. Statystykami można sobie dowolnie żonglować i układać w dowolne teorie w zależności od potrzeb, ale teza, że im więcej broni, tym mniej przestępstw z użyciem broni, zawsze jest nieprawdziwa, bo idąc tą logiką, to od czasu wynalezienia broni liczba przestępstw z jej użyciem powinna przecież systematycznie się zmniejszać. No a wszyscy chyba słyszymy, jak głupie, niedorzecznie to brzmi. Kolejny argument za liberalizacją dostępu do broni to Arizona. Arizona. Arizona to taka magiczna kraina, gdzie nawet strzelby mają prawa wyborcze. Każdy karabin może wejść do sklepu i powiedzieć, poproszę pistolet. A co druga dziewczynka ma na imię? Druga poprawka do konstytucji, chyba za długo to ciągnie. W każdym razie posłuchajcie tego pana. W Arizonie nie ma napadu z bronią w ręku. Dlaczego? Bo jak
tam na jednego mieszkańca wsiada 2,5 sztuki broni legalnej. Ile jest nielegalnej, to nie wiadomo. Prawda? I każdy wie, że jak na ulicy bandyta wciągnie spluwę, to co trzeci przechodzień też ma przez spluwę i go zastrzeli. Po prostu. Klasyczny Korwin. Jedno zdanie, dwie teorie, obie nieprawdziwe. Po kolei. W Arizonie nie ma napadów z bronią w ręku. Tak bardzo ich nie ma, że w 2016 było ich 3000. Dla porównania w 2014 w dzikiej Polsce, gdzie nikt nie ma broni i bez strachu można napadać na kogo się chce, było ich 99. W całym roku. Czyli rocznie w Arizonie, w której mieszka 6 razy mniej osób niż w Polsce, jest jednocześnie 30 razy więcej napadów z bronią w ręku. Twierdzenie drugie. Jak bandyta wyciągnie broń, to co trzeci obywatel też wyciąga broń i go piw-paw zabija. Pan Janusz odwołuje się tutaj do popularnej wśród miłośników broni teorii, że najlepszym sposobem powstrzymania złego kolesia ze spluwą czy z gnatem jest dobry kolej ze spluwą. I to jest argument, który często się pojawia na przykład przy okazji zamachów terrorystycznych i o tym argumencie słyszał też publicysta Łukasz Warzecha. Terroryści islamscy, którzy próbowaliby dokonać czegoś takiego jak chociażby zamachy w Paryżu, te gdzie w różnych miejscach zaczęto strzelać do ludzi, zostaliby w Stanach Zjednoczonych, w większości przynajmniej miejsc, zostaliby po prostu zastrzeleni i to niekoniecznie przez służby, ale po prostu przez obywateli posiadających broń. Podkreślam, że to jest duże uproszczenie. Niestety, bez żadnego uproszczenia, fakty są po prostu inne. Jak pokazuje raport FBI z 2014, spośród 160 strzelanin, tylko w 5 zamachowiec został powstrzymany przez uzbrojonego cywila. A to jest zaledwie 3% takich przypadków. I to nie znaczy, że tylko w tylu przypadkach ludzie mieli broń, ale tylko w tylu postanowili interweniować. No i trudno się dziwić. Oczywiście każdy z nas fantazjuje, że w sytuacji kryzysu odwaliłby Johna McClaina. Fikołek do przodu, fikołek do tyłu, schować się za biurkiem, seria z biodra, po linie na dach, potem szybem windy w dół, potem złemu kolesiowi między oczy, potem drugiemu z karata. Wiadomo. Każdy przed snem odtwarza sobie ten scenariusz z ręką w gaciach. Ale prawda jest taka, że życie to nie jest film z Bruce'em Willisem i sytuacje kryzysowe są trudne i skomplikowane nawet dla wyszkolonych policjantów, a co dopiero dla leszcza, który dwa razy był na strzelnicy i jak przyjdzie co do czego, to największe bohaterstwo, na jakiego stać, to histeryczny telefon do mamy i ucieczka w popłochu. Nawet w Las Vegas muzycy z Teksasu, którzy mieli na zapleczu cały kontener karabinów, bo wiadomo, Ameryka, nawet ich nie dotknęli, bo się bali, że zostaną zastrzeleni przez policję, która weźmie ich za zamachowców. Także sytuacja jest bardzo skomplikowana i panie Łukaszu, w wielkim uproszczeniu, gówno prawda. Kolejnym argumentem za liberalizacją prawa dostępu do broni jest argument uzbrojonego społeczeństwa na wypadek wojny. Raz, że jest to element odstraszania potencjalnego agresora, a dwa, że w sytuacji ewentualnej okupacji będzie nam łatwiej organizować się w grupy partyzanckie, organizować zamachy, wysadzać tory, wysadzać mosty, dokonywać egzekucji na kolaborantach. No każdy, kto widział Bękartów wojny albo Alo Alo, wie o co chodzi, nie trzeba mówić. Tak, i to jest całkiem słuszny argument. Tyle tylko, że do tych celów służą takie organizacje jak Wojska Obrony Terytorialnej, kluby strzeleckie, czy istniejące w innych państwach cywilne milicje, których członkowie dostają od państwa broń, ale bez amunicji. Tę w razie zagrożenia otrzymują od wojska i policji. Bo może, ale tylko może, niewyszkolony sebik z pistoletem ma wartość bojową porównywalną z hipsterem uzbrojonym we French press i ironiczny dowcip. Bo wiecie, broń ma to do siebie, że trzeba ją jeszcze umieć obsługiwać. To pan widzi, wszystko mi wyleciało. Podsumowując. Są kraje, gdzie dostępność broni jest duża, jednocześnie nie ma przestępczości. Są kraje, gdzie nie ma broni, a jest przestępczość. Są też kraje, gdzie jest broń i jest przestępczość. I są też kraje, gdzie nie ma broni i nie ma przestępczości. Słowem, są różne kraje, w których dzieją się różne rzeczy. I na każdą Szwajcarię znajdzie się jakaś Arizona, a na każdą Arizonę znajdzie się jakaś Andora, a na każdego aktora z Hollywood znajdą się tysiące niewinnych ofiar w basenach. Nikolas, ja ciebie błagam, to jest ostatnia chwila, daj spokój człowiekowi, daj spokój człowiekowi. W każdym razie, proszę państwa, to wszystko, o czym tutaj mówimy, sprowadza się ostatecznie do konkretnego czasu i miejsca, jakim jest Polska Anno Domini 2017. I pytania, czy Polacy są gotowi na łatwiejszy dostęp do broni? Otóż ciężko powiedzieć. Wiemy tylko tyle, że w zeszłym tygodniu zawodnicy Mistrza Polski na własnym stadionie dostali po ryju od własnych kibiców, więc musicie sobie państwo odpowiedzieć sami na to pytanie, no ale chyba tak. Ja jestem na to. Karabin dla każdego Polaka. Także dziękujemy państwu, to było
Make Poland Great Again. Oglądajcie nas każdy poniedziałek o 18 na gazeta.pl. A także na YouTubie i na stronie facebook.com albo facebook.pl. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu Jurkowi.